Witam serdecznie z tej strony Sznapciuk, czyli ten drugi, co się czasami pojawia na kanale. A to kolejny odcinek z Minute of Violence. Dawno nie było, bo nie było. Ale w końcu jest. Ale nie zostałem zmuszony. Dobra. Ostatnio pamiętam. Na tym się zatrzymaliśmy. Co tutaj? Jeszcze było to zrobić, dobra. Tak naprawdę cały czas, kiedy nie było odcinków, tak naprawdę myślałem, jak to rozwiązać. Ale chyba teraz wiem. Są te cztery. Nie, tak powinno być. Nie. Chyba. No właśnie. Wiosna. Jako tako więcej czasu jest. Powinno też. Może się uda robić, chociaż nie gwarantuję. Nie można gwarantować tak naprawdę. Filozoficznie tutaj powiem. Nie jest pewne. Oprócz tam śmierci podaczy. Ktoś tam kiedyś powiedział. Tam jest tak trochę, można powiedzieć, dramatycznie z tym, gdzie się znajdujemy. Bo to miejsce jest chyba cmentarzem, o ile dobrze pamiętam. Mieliśmy zanieść figurki. Dobrze, udało się. Działa. Teraz to zobaczmy. Otwarte! Dobra. No właśnie. Wchodzimy tutaj. A tutaj jak wiadomo, w tej grze zawsze są. Zobaczymy, co będzie tym razem. Egzamin wolny.
Moore was too small to fully understand what was happening during the Exodus, but she saw what the poison was doing to the people around her, plaguing the mind with visions, corroding and eating the flesh. She couldn't bear to watch person after person disappear from her life, so she hid in the networks below. Far away from it all, she never found out exactly who succumbed to the poison and who made it off the island. But it barely matters to her when they're all still gone. Valor. I ona wzięła się po prostu, kryła tego wszystkiego. Jakby ten Exodus. No i tutaj nie ma miejsca na figurki. Zobacz. Tam nie ma. Czyli wychodzimy. Więcej inne drzwi. Wygląda jak wielka purchawa. Purchawa projekcyjna. Teraz tutaj. Co tutaj będzie? Patrzymy teraz te. Trochę bardziej zarośnięte te. Most of Maul's family is still here, however. They couldn't leave their little Maul behind. She is proud now to have been tasked to protect them by virtue of the knowledge and power she found. For when she went below and found the fabled giants, when she befriended them as the only human in generations, they forged the Omni-Switch for her and made her their apprentice. She spent years confined in the underbelly of these islands, just so the surface could shine. She hopes her family is proud as well. Więc tak. Tak to. Tam ogólnie wiem, że możliwe jest to, że szumy mogą być, kiedy mówię, tyle że tam próbowałem coś z tym zrobić, ale nic z tego nie wychodziło. Więc to chyba trzeba umrzeć. Też możliwe jest to, że ten słychać wiercenie. Sąsiad postanowił remont robić sobie gruntowy z jakiegoś powodu. Nie wiem teraz, który najwięcej lurów. Tutaj. Z innej strony. Fajny chyba zarek. Nie, to jest w ogóle najwyższe. Najgłębsze.
The brothers once walked the surface. Many say they built the world with their hands. They were inventors and explorers, never minding the tiny humans between their feet, living in their tiny houses and tiny streets. When the Blight first came and humanity fell into ruin, they went underground to find a solution. Their ingenuity and their toil saved the world above, but also bound them in the deep below. Strach to jest. Właśnie to chyba z tytułu mogło po prostu nie tych braci przedstawiać. Przydałbym się w takiej kolejności. Najbardziej zarośniętej będzie. Oho. Don't mind me. Nie tu. Miri has two figurines in our home, a recent addition, but she has not told Mo who she is mourning. Miri has told Mo that she has a figure ready for her too, just in case. How many times has Miri thought of taking that figure here? All the times Mo would disappear below, all the times Mo was gone for months without contact, Miri not knowing each time whether her little sister would come up again. Not knowing for months whether the catacombs or the blight had finally taken Mo for good. E.T. Chilling. Granny's decided that she's grieved enough. Trochę jakby te wszystkie... tego wszystkiego. Ta machineria to... jest... powstała po... właśnie... w dusie. Dobrze zrozumiałem. Ale serdecznie tu... moment. Dobra. Możemy wychodzić. Accept.
Dochodzimy, idziemy do babci. Oddać questa. Two giants still struggling for air. Only half of the engines running. Only half of her world protected. But at least this promise she has now fulfilled. Pamięć. Jem tym mostem. Tak. Teraz pewnie coś będzie. Stawiam. Ogólnie. Chociaż może nie, jeszcze nie będę mówił. Żeby coś było. She knows she has a pressing task to finish, the one in the physical world. But maybe, in this place, where time has no meaning, she can stay for a moment and rest. What? Teraz niewidzialne te obiekty. Wróciłem, to tego to plany na mnie ponowne wystartowanie kontentem na kanale. Mówię plany, ale ile z tego wyjdzie, nie wiem. Nie, padłem. Nie. Też właśnie... To, że... Teraz... Lekko luźniej od studiów jest. Mamy to. Powinno dać się nagrywać. Thank you.
dziewka. Fajne zagadki z tą perspektywą są. Takie... A tu są. Dobra. Rybę teraz. Teraz przygotować się na schizy, które prawdopodobnie będą po otwarciu pudełka. Jak to zwykle jest. No teraz paczka, która mi nie zjechała w dół. O, siedzie. Achievementa, remember Miri's song. I wychodzę. Tym razem nie było świt. Byłem w błędzie. Jestem mile zaskoczony. This engine. Czyli będziemy teraz już majstrować w podziemiach. Odnieś. Oddać questa. Jak to można powiedzieć? Moore's grandmother says, thank you, and asks for one more favor. Would you sit with this old woman and listen to the birds and the water? Granny remembers how people from far away would visit Beva and Leuza to have a few days of peace, a few days of nothing but islands, and how lucky little Moore was to have a lifetime of it.
before the Exodus. Before her calling. Moore responds, she only has a minute, but her grandmother smiles, patting the empty seat beside her. Then, a minute of islands will do. Cue the gif of pisanie w ogniu. Minute of islands. Chyba było. Okej, mieliśmy minutę of Islands, możemy kończyć grę. Gra skończona. Dobra. Ogólnie już z takim czasem chyba myślę, można kończyć. Więc widzimy się na samym odcinku, w odcinku, kiedykolwiek on będzie. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeśli się podobało. Napiszcie komentarz, jeśli chcecie. I do zobaczenia. Do usłyszenia.